Na małej polanie w wysokiej wieży, której szczyt ku chmurom mierzy, samotna i smutna mieszka dziewczyna, której codziennością nużąca rutyna. Do odmiany szansa jej dana, biegnie w stronę wieży osoba nieznana. Czy zmieni się jedno życie, a może kilka? Wkrótce zobaczymy, jeszcze tylko chwilka. Po prostu ty zamkniesz teraz oczy i będziesz udawała, że nigdy mnie tu nie było, a ja zniknę jako piękny sen. Co ty wygadujesz? Chcesz mnie okraść, tak? Nie, nigdy w życiu. Nie mam niczego wartościowego. Ta serwetka jest warta więcej niż wszystko, co mam. No cóż, no może mam parę wartościowych rzeczy, ale ci ich nie oddam. Nie chcę twoich skarbów, jestem tu tylko przypadkiem. Co znaczy przypadkiem? Myślałam, że ta wieża jest opuszczona, nie wiedziałam, że tu mieszkasz. Nie chciałam cię ani wystraszyć, ani okraść. Po co miałabyś niby wchodzić do pustej wieży? Lubię zwiedzać. Wiesz, czasami ruszam do wielkich lasów, czasami do pustych budynków. Odkrywanie świata daje mi bardzo dużo radości. I wiesz, znam już wiele miejsc, ale widać cały czas odkrywam jakieś nowe. Jesteś podróżnikiem? Można to tak nazwać. Nazywam się Kaja. Aurelia, nie boisz się podróżować? Tyle niespodziewanych rzeczy możecie spotkać, tyle niebezpieczeństw na ciebie czeka. Niczego się nie boję. Uwielbiam być w ruchu i nie wyobrażam sobie przeżyć całego życia w jednym miejscu. Wiesz, podróżowanie daje mi szczęście. Tak bez żadnej rutyny? Bez nadanego planu? Żadnej rutyny. Ja zawsze robię coś nowego. Straszne. Strasznie piękne. Straszne, przerażające. Jak ty w ogóle możesz tak żyć? Cały czas próbować nowych rzeczy? No tak, a ty co robisz? Co ty robisz całymi dniami w tej wieży? Czekam. Na co czekasz? No, aż coś się wydarzy. Co ma się wydarzyć? No, ja nie wiem. Ktoś to wymyśli. No dobra, a o czym ty marzysz? Co ty byś chciała, żeby się wydarzyło? Ja o niczym nie marzę. Ja niczego nie chcę. Jak możesz niczego nie chcieć? No, przecież to jest bez sensu. Dlaczego bez sensu? Bo marzenia i tak się nie spełniają. To są same rozczarowania. No same na pewno się nie spełnią. Trzeba im jakoś pomóc, nie wiem, działać. Nie. Działania są niebezpieczne. Niebezpieczne? Tak. Możesz się skaleczyć. Chcieć... Albo potknąć. Potknąć? Albo zjeść leki. A co jest najgorsze? Możesz się pomylić. Przestań się śmiać. Dobra. To nie jest śmieszne. Nie ma nic gorszego od popełnienia błędu. Wszyscy ludzie na ciebie patrzą, śmieją się i pamiętają twoją pomyłkę do końca życia. Albo nawet dłużej. Nie warto próbować. Próby kończą się najczęściej błędem. A błąd? Błąd to tragedia. Błąd to nie koniec świata. Właśnie, że koniec. Patrz, 2 + 2 = 5. Zające wyglądają się z pisanek, a pomidor to owoc. I co? Żadnego końca świata nie ma. To ostatni to akurat prawda. Widzisz, popełniłam błąd, ale popełniając błędy. I co? I koniec świata do kwadratu? Poproszę. I znowu nic. No, może. Nie może, tylko na pewno. Chodź ze mną, pokażę ci świat, obiecaj ci, że będzie fajnie. Niebezpieczne. Proszę cię, wróć mi jak tylko będziesz chciała. No dobrze. Czas wylecieć do złotej klatki, Teszynko. Co? Chodź, zabierz się. Gdzie my jesteśmy? Niedaleko, dopiero wyszliśmy, chodź. A to? Ten dywan? Co to jest? To jest trawa. Nie znam takiego materiału.
Trawa rośnie z ziemi i zresztą dotknij sama, bo czasami ona jest wygodna, na przykład rosy. Ale śmieszne. Mam wilgotne dłonie od dywanu. No widzisz, mówiłam ci, że świat może być piękny. A tam? Co to jest? To jest chyba jakiś kokon. Jak kokon, to... Nie, no dobra, chodź, podejdziemy bliżej. Dzień dobry! Co? To... Aha, już trzeba wstawać? No właściwie to trzeba zaraz znowu iść spać. Ja jestem Kaja, a to jest Aurelia i oprowadzam ją po świecie. Mogłabyś nam coś opowiedzieć ciekawego? Ja? Opowiedzieć? Dobre żarty. Nie mam co opowiadać. Jak to możliwe? Nie wiem, no, siedzę w tym pokoju od dobrych paru lat. Nie mam ciekawych historii. Ładnych paru lat? Przecież ty nie powinnaś tak długo w niej siedzieć. No, teoretycznie nie, ale jest mi całkiem wygodnie. No dobra, teraz jest ci wygodnie, ale jak wyjdziesz, to będzie ci jeszcze lepiej. Skąd mam to wyjść? No bo nie o to chodzi w kokonie. W kokonie może być chwilę, parę chwil i to jest fajne, ale nie na całe życie. No przecież nie pamiętasz, jak było wcześniej? Nie podobało ci się bardziej? Właściwie to było. Kiedyś wędrowałam po świecie, zwiedzałam, próbowałam różnych roślin. Uwielbiam owe smaki. Ale później się zakokoniłam. I w sumie jest mi tu bardzo dobrze. Wszystko mam i niczego mi nie brakuje. A nowych potraw? Chciałam kiedyś gotować, próbować nowych potraw, ale ten kokon jest taki bezpieczny, stały. Nie wiem, co będzie, jak z niego wyjdę. Boję się. Ja też się bałam wyjść, ale się okazało, że trawowy dywan jest mokry. Trawowy dywan. Tak dawno nie czułam roślin pod nogami. A ten kokon robi się już ciasno. No to najwyższy czas go opuścić. Może rację. Pomyślę na tym. Dziękuję wam. Miło było cię poznać. Żegnaj! Co tam masz? Nic. No pokaż! Nie. Chcę tylko zobaczyć. Ale to nie twoje. No daj! No ej, nie! Zostaw ją! Nie! No, dawaj! Co to jest? No nie wiem, przecież to było w swojej lampie. Jestem Jeanem. Mieszkam w tej lampie od tysięcy lat. Kto mnie obudził? To byłam ja! No nie, no przecież ja! To tylko była moja lampa. Ja ją trzymałam? Ty już była lampa, a ja powiedziałam to ręką! Cisza, to pytanie dla formalności. Wiem, która z was mnie przywołała. Obecnie to ty, Kaju, jesteś właścicielką lampy. Masz trzy życzenia. Ty nie skończonych życzeń! Tak nie można. Jak nie można, nie powiedziałeś. Nie zdążyłem. Twoja strata. Nie rozmawiamy, dopóki nie dasz mi nieskończoności życzeń. No dobra. Ej, co jest? Znaczy, nie, chwila, wyłączyłeś się, co się stało? Co, lampa ci się zakurzyła? Ja obawiam się, że to było twoje pierwsze życzenie. No i co teraz? Jak ja mam powiedzieć pozostałe dwa, jak nie mogę z nim rozmawiać? Nie, jak Kaja może ci przekazać drugie życzenie? Nie może. Zreszczyła sobie, żebyśmy nie rozmawiali, więc nie mogę jej wysłuchać. No ale to ja ci mogę powiedzieć? Muszę je usłyszeć od niej. No ale to ona mi powie, a ja przekażę to tobie. Muszę usłyszeć życzenie właściciela lampy. No ale ona to powie na głos. Nie mogę. No to podsłuchuj. Nie. Dlaczego? O życzenie. Powiedziała swoje pierwsze życzenie, a ja je muszę spełnić. Jestem tylko Jeanem, nie mogę nic z tym zrobić. Nie mogę się nikomu sprzeciwiać. Muszę robić tylko to, co ktoś mi każe. Okropne. No pewnie, że okropne. Jedno słowo i pożyczenia. No cóż, takie jest moje życie. Naprawdę robisz tylko to, co ktoś ci każe? Kiedy ostatnio zrobiłeś coś, co ty chciałeś? Nigdy. A z ciekawości? Nigdy. A przypadkiem? Nigdy. Strasznie przykro. Wiesz, zazdroszczę wam, ludziom, że jesteście wolni, możecie robić to, co chcecie. Ty pewnie ciągle próbujesz nowych rzeczy, jesteś wolna. To musi być naprawdę niesamowite. Niezupełnie. Jak to? Całe swoje życie przesiedziałam w swoim pokoju. Nie było miejsca na przypadek. Wszystko było jakby wyliczone, przewidziane. Niczego nowego nie próbowałam. Codziennie było tak samo. Dlaczego? Za bardzo się boję, że popełnię błąd. Jestem wolna, a moje życie niewiele różni się od twojego. Chyba wiem, co mniej więcej czujesz. Przykro mi, że nie możesz być sobą. Dawno z nikim nie rozmawiałem. To już miła zmiana w moim życiu. Nie przejmuj się mną. Wiesz, mam pomysł. Jaki? Jesteś bardzo miła i chciałbym odwdzięczyć ci się za to, że jako pierwsza nie chciałaś życzeń, ale rozmawiasz ze mną. Spróbuję spełnić jedną twoją prośbę. To trochę trudne i może się nie udać. W końcu nie jesteś właścicielką, ale bardzo chcę to zrobić. Czy mogę anulować pierwsze życzenie Kai? Niestety nie, to niemożliwe. No dobrze.
Chciałabym zobaczyć jakieś ciekawe miejsce. Zabrałbyś nas gdzieś, byleby niedaleko od domu, bo trochę się boję. To pierwsza podróż. Oczywiście. Tylko wyjątkowe miejsca. Już wiem. Udało się! Udało ci się! Przeniosłeś nas! Tak, to pierwsza rzecz w moim życiu, którą zrobiłem z własnej woli. Ale to trochę wyczerpujące. Pozwolisz, że wrócę znów do Rady? No jasne. Rób co chcesz, Ginie. A właściwie to ty masz imię? Nazywam się Jacek. Gdzie my jesteśmy? Co się stało? Ty też dostałaś życzenia? Nie, ja nie dostałam. Ale poprosiłam Jacenta, żeby pokazał mi jakieś fajne miejsce. Bzdura, Ginie nie robią niczego na prośbę. One tylko spełniają życzenia. A widzisz, ten umiał. To dziwne. No ale co to w ogóle za miejsce? Patrz, tam coś jest, jakieś wyjście. No, faktycznie, jest jakieś odwrót w skalę. Chodźmy tam, no to będzie ciekawie. No dobrze, ale jak będzie strasznie, to uciekamy. Obiecuję. Patrz, jak tu pięknie. Trochę ciemno i strasznie. Och, musisz nauczyć się doceniać dreszczyk emocji. Wiesz co, wolę uznawać strach jako znak, żeby gdzieś nie iść. Oj, no chodź, musisz się zmierzyć ze strachem. Ale jak to zrobić? Złap strach za rogi. Rogi? Aha. I popatrz w jego wielkie oczy. On ma oczy? Ma. Ogromne i czerwone. I to one sprawiają, że się boisz. Nie, to już nie chcesz, mam dość. Ej, ale to była metafora. Nie ma żadnych rogów ani oczu. Nie lubię twoich metafor. Ma za to... Co? Wielkie. Co? Potężne. Co ma? Ogromne. Co? Właśnie, nie! Nie! No i myślisz, tak się właśnie walczy ze strachem. Śmiechem. Ej, faktycznie, lepiej mi. No, teraz głęboki wdech na odwagę i idziemy. Trafiłyście w końcu do nas. Ach, wiedzieliśmy o was. Wiedzieliśmy, że przyjdziecie. Pytanie, co z tego wyniesiecie? Kim jesteście? Jesteśmy czasami. A zazwyczaj was nie ma? Ej, to jest ich imię. A, o. Żyjemy tu z moimi siostrami. Przeszłość, starszy mój brat, zna wszystko, co widział świat. Przyszłość, siostra najmłodsza po lewej stronie. Znam, co będzie. Nie obce mi kolejne losy, ironie. Jestem Aurelia, a to Kaja. Wiemy. Powitać was w końcu w naszych progach chcemy. Czego szukacie, podróżnicy, że przyszliście do naszej okolicy? Chciałam pokazać Aurelii, jaki piękny jest świat. Szukamy przygód. Ekscytującej pragniecie przygody, a na jej końcu cennej nagrody. No tak, tak, ale czy ona jest niebezpieczna? Będzie tam wiele grozy. Nie jest to zadanie dla mimozy. Potrzeba wam odwagi i siły. Gdy w labiryncie będziecie błądziły. Świetnie! Czekaj, co? Jak świetnie? Ja się boję! Tajemnica będzie na widoku. Przyjaźń spowije się w mroku. Przed mnóstwem trzeba stanąć wyboru, nie znając ani map, ani wzorów. Jesteśmy gotowe na wszystko. Tam jest wejście. Za sercem podążajcie. Jeśliście gotowe, to ruszajcie. Choć przyszłość niezmienna jest, od was zależny każdy czyn i gest. To było dziwne. To prawda, nie wiem, o co z tym chodziło. W ogóle, czy to był dobry pomysł, żebyśmy tam wchodziły? Aurelia, nie przesadzaj. Przecież będziemy się świetnie bawić. Mała przygoda to zawsze jest dobry pomysł. No, skoro tak mówisz... Ej, zobacz, tam jest jakieś wyjście z jaskini. No, jesteśmy w labiryncie. Na jego końcu czeka na nas nagroda. Nie może być aż tak trudno, prawda? Musimy sprawdzić, to się przekonamy. Aurelia, opóźnimy chwilę. Zobacz, jest jezioro, będzie przyjemnie. Ściemnia się, powinniśmy już wracać. No jak 5 minut nam nie zrobi różnicy. No dobrze. Zobacz, jakie ładne kwiaty, chyba nikt dawno tędy nie chodzi. Oczywiście. Ała! Co ty robisz? Słucham? Pociągnęłaś mnie do nosy. No dobra, nie wiedziałam, że ktoś tu mieszka. No jasne, że nie wiedziałaś. No ale odwaga, może warto. Kto to? Mamy gości? Wygląda na to, że tak. A kim wy jesteście? Jesteśmy nimfami, mieszkamy w tym jeziorku. Super, że wpadłeś ty. Dziś jest ta najważniejsza noc. Otrzymam swoją magiczną moc. Laura. Och tak, mam nadzieję, że ją otrzymam. Rok temu mi się nie udało. Diana mówi, że muszę odkryć coś, co będzie moją motywacją. I wtedy moja moc zacznie działać. To bez sensu. Szukam swojego celu i motywacji. Jeśli uda nam się je znaleźć, to wtedy możemy otrzymać nasz dar. Jeśli nie zrobimy tego przed tą jedną nocą w roku, będziemy musiały czekać na kolejny rok i na kolejną szansę. Korzystamy z magii, aby pomagać i opiekować się światem. Flora jest pewna siebie, no ale dalej jeszcze tego nie rozumie. Oj, daj spokój, tym razem będzie sukces. No jasne, że będzie i ty i my będziemy dzisiaj świętować sukces.
A co wy tutaj robicie? Czasy powiedziały nam, że czeka tam na nas przygoda. Tak, musimy tylko przejść ten labirynt. A to ciekawe. Kto się w końcu na to nabrał? Nabrał? Nie słyszałam, żeby komukolwiek udało się wyjść z tego labiryntu. To musi być jakiś problem. Kaja, obiecałaś, że będzie dobrze. I co, znowu problemy? Ja nie wiedziałam, ale... Aurelia, słońce, no problemem nie jest problem, tylko twoje podejście do problemu. Zobaczysz, będzie dobrze, no poradzimy sobie. Przecież zawsze musi być ktoś pierwszy, kto przejdzie przez ten labirynt. No, będzie zabawa! Ona chyba nie mówi poważnie. Ona jest jakaś szalona. Ale że co, że nie wyjdziemy stąd? Ja wam pomogę. Chodziłam trochę po tym labiryncie. Może uda mi się coś wymyślić? Laura, po pierwsze, ty nie znasz drogi. A po drugie, jeśli pójdziesz, to możesz stracić szansę na otrzymanie daru. Ale Diana, mówię, że mamy pomagać, że dary wcale nie są najważniejsze, liczy się pomoc. Skoro rok czekałam, poczekam i dwa. Jeszcze nie potrzebuję mojej pomocy. Zaskakujesz mnie za każdym razem, Floro. Ale to twoja decyzja. Super, w takim razie za mną. Nie, nie zaryzykujemy tego, że nie zdążysz wrócić i dostać mocy. Poradzimy sobie, dziękujemy. Ojejku, no dobrze, ale jak coś wróćcie tutaj, naprawdę chcę wam pomóc. Może powinnyśmy były przyjąć pomoc od Flory. I pozwolić jej przegapić szansę na zdobycie mocy? Nie ma mowy. Aurelia, nie wydostanę nas stąd. Co ty mówisz? No, nie wiem co robić, nie wiem gdzie jesteśmy i ja przepraszam cię. Jak to? No, nie wiem dokąd iść, nie wiem w ogóle gdzie jest wyjście, zgubiłyśmy się i to jest moja wina, to był błąd. Co było tym błędem? To, że nas tu zabrałam, że kazałam ci wyjść z domu i że przeze mnie tak ryzykujesz. Ty, wiesz co, ty miałaś rację, od samego początku miałaś rację. Popełnianie błędów jest straszną tragedią i teraz już się stąd nie wydostaniemy. Ja, gdyby nie to, że chciałam pokazać ci świat, gdyby nie moja głupia ciekawość, to nic z tego by się nie wydarzyło. Naprawdę, ja myliłam się i naprawdę nie wyjdziemy już stąd. To wszystko jest jakaś porażka. Przecież gdybym cię posłuchała, ty miałaś rację. Próbowanie prowadzi do błędu, a błędy prowadzą do, do tego tutaj wszystkiego. Nie, nie możesz tak mówić. No dobrze, no zgubiłyśmy się, to prawda, ale zaraz coś z tym zrobimy. Nie możesz mówić, że to było pomyłką. Zobacz na mnie. Po raz pierwszy wyszłam z domu, zrobiłam coś nowego, mogłam się tym bawić, doświadczyć tego. Mogłam uczyć się lepiej samej siebie. W końcu się nie bać, że kolejny krok będzie pomyłką. No dobrze, no zgubiłyśmy się, no zostaniemy może tu do końca życia, ale wiesz, ja jestem szczęśliwa. Po raz pierwszy w życiu jestem szczęśliwa. Poza tym sama mówiłaś, że samym problemem nie jest problem, tylko nastawienie do niego. To jest cytat z filmu. Co? No cytat, to nie są moje słowa. To nic nie zmienia. Problemem nie jest to, że popełniłaś błąd, tylko to, co teraz z nim zrobisz. Nie obwiniaj siebie z przeszłości, że popełniłaś błąd, bo przeszła ty nie znała przeszłości. Popatrz na teraźniejszą siebie i pomyśl, co możesz zrobić, by przyszła ty była mądrzejsza. Nie poznajecie, Aurelia. Ale masz rację. Na pewno coś razem myślimy. Chodź, bo robi się ciemno. Aurelia! Ci pomóc. Jean, lepsze, że ze mną nie rozmawia, no ale może, no nie mam wyjścia. Gdzie jesteś, Aurelia? Wiem, że nie możesz mnie słuchać. Aurelia? Aurelia wpadła w pułapkę i potrzebujemy twojej pomocy. Aurelia jest w niebezpieczeństwie. Możesz do mnie mówić? Nie powinienem mówić, ale zacząłem cię słyszeć. Aurelia wpadła w pułapkę i potrzebujemy, żebyś nam pomógł. Jeżeli możesz mnie słyszeć, to potrafię tylko moje drugie życzenie. Jak chcę, żebyś się wydostał. Tak, wydostanę ją. Aurelia! Co się stało? Co się stało? Ja spadłam w tak głęboko i nie wiem, co się stało. Zaraz, Jacek, to ty? Życzenie Kaje cię uratowało. Ale jak to się stało? Martwiłem się, że coś ci się stało i nagle pierwsze życzenie Kaje straciło moc. Zacząłem ją słyszeć. Drugi raz w życiu udało ci się zrobić coś, czego nie byłeś w stanie? Być może. Dałbyś radę z siebie uwolnić? Niestety nie. Nie mogę tego zrobić dla siebie. Moje trzecie życzenie to, żebyś był wolny. To jest ostatnie życzenie. Nie macie nieskończoności, ja mogę was dostać do labiryntu. Tak, wiem, ale szansa na to, żeby cię uwolnić, może już się nie powtórzyć, jak przekażemy lampę dalej. Dlatego zdecydowałam się. Chcę, żebyś był wolny. Naprawdę? Dziękuję. To tyle? Udało się? Nie wiem. Po trzech życzeniach lampa powinna zniknąć i pojawić się w innym miejscu. No to... chcę, żebyś nas wydostał z labiryntu. Nie działa.
To chyba znaczy, że jestem wolny. Naprawdę? Udało się? Ale się cieszę! Tylko jak się teraz stąd wydostaniemy? Musicie iść w prawo, a potem w lewo. Jak znajdziecie się na trzech drogach, to... Flora, co ty tu robisz? Powinnaś być na przedzieleniu nocy. Byłam i dlatego tak szybko was znalazłam. Pomogliście mi, a teraz ja pomogę wam. Jak ci pomogliśmy? Brakowało mi motywacji, a dzięki wam poczułam chęć do pomocy. To właśnie było to, czego mi brakowało. A pomoc wam sprawiła, że w tym roku się udało. To sama moc róży wiatru, dzięki czemu znam wszystkie kierunki i wszystkie drogi i zawsze wiem, jak dotrzeć do celu. To cudownie, gratulacje! Czyli teraz pomożesz nam wyjść z labiryntu. Dokładnie tak, zaprowadzę nas. Ruszajmy! Wiesz co, Kaja, ja już zrozumiałam. Co takiego? Żyłam w bogactwie, w wielkim, kosztownym domu. To wszystko było moją złotą klatką. Wszystko, co materialne, ograniczało mnie i więziło. Dlatego od dziś pozbywam się wszystkiego. Porzucam dom i będę żyła tak jak ty. Nie, czekaj, czekaj. Ty nie musisz niczego porzucać, ani niczego się pozbywać. Bo te rzeczy materialne sprawiają, że jesteś uwięziona. I w zasadzie wszystkiego, co musiałaś, już się pozbyłaś. Jak to? Przecież niczego się nie pozbyłam. Aurelia, nie chodzi o rzeczy, tylko o twoje przywiązanie do nich. Chodzi o twój lęk przed próbowaniem, marzeniami, przed błędami. Twoja złota klatka to nie są rzeczy materialne wokół ciebie. To ograniczenie się do tego, co wygodne i komfortowe. Twoja strefa komfortu to jest to, z czego musiałaś się wydostać. Masz rację. Bałam się wyjść za to, co znane, bo było takie wygodne. Choć wydawało się być piękne jak ze złota, tak naprawdę ograniczało mnie i nie pozwalało mi żyć w pełni. Po prostu więziło mnie jak klatka. No a teraz w końcu jesteś wolna. Ty już tutaj, dalej trafcie bez mojej pomocy. Dziękujemy. To ja wam dziękuję. Powodzenia, żegnajcie. To ona! To ten złodziej! Złodziej? Nie. Musisz kogoś mylić. Tak, to ona, to ten złodziej sklepu Poznanie. Co? Kaja? Ona nigdy czegoś takiego by nie zrobiła. Ach tak, niech pokażę, czy ma w dłoni. W drugiej. Pokaż obie! Już! Ach tak? To dowód! To złodziej! Ukradła ją! Kaja, to prawda? Jasne, że prawda. Rano mi uciekła, ale teraz nie pozwolę jej zniknąć. Rano? Czyli schowałaś się w mojej wieży. Ze skradzioną rzeczą. Aurelia, proszę cię, to wszystko prawda, ale... Nie, ufałam ci. Myślałam, że jesteś podróżnikiem, żyjesz marzeniami, a ty okazałaś się być złodziejem. Może chciałaś okraść też mnie, co? Nie, Aurelia, proszę cię, musisz mi zaufać. Trzeba było mnie nie oszukiwać. Nie chcę cię znać. Aurelia, zaczekaj. To wszystko jakiś dramat. Pierwszy raz wyszłam z domu. Zrobiłam coś nowego, zaryzykowałam. A ona mnie oszukała. Żałuję, że poznałam Kaję. Żałuję całego dzisiejszego dnia. Naprawdę żałujesz? Tak. Właściwie to nie. Dzięki niej poznałam, co to znaczy być szczęśliwą. Dlatego to boli jeszcze bardziej. Ona jest moją przyjaciółką. Aurelia! Aurelia! Proszę cię, przepraszam, Aurelia! Nie mam nic na swoją obronę i wiem to okropne, co zrobiłam. Gdybym mogła cofnąć czas... Ale go nie cofniesz! Wiem, masz rację. Przeszła ja popełniła wiele błędów. Teraźniejsza ja musi je naprawić, wyciągnąć z nich wnioski dla przyszłej siebie. Ale ja się zmienię. Rozmawiałam już z Hyacyntem i on, będąc dżinem, poznał wiele osób. Pomoże mi znaleźć pracę. Ja wszystkich przeproszę, spłacę wszystkie długi i już nigdy nikogo ani ciebie nie oszukam. Obiecujesz? Obiecuję. Dziękuję, to była wspaniała przygoda. No, musimy to powtórzyć niedługo. Nie ma mowy. Jak to nie ma mowy? Myślałam, że ci się podobało. No tak, ale zrobimy coś nowego. I to mi się podoba. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kto tam? Kolacja. Ach tak, proszę. Aurelia, jak dobrze cię widzieć. A pani to... Ojej, nie poznajesz mnie? To ja, gościnica. Wyszłam z kokonu i zobaczyłam skrzydła i jestem piękna. Ojej, to niesamowite. O tak, ale jest coś jeszcze. Zatrudniałam się w pałacowej kuchni. Zajmuję się eksperymentalną kuchnią molekularną. Oto mrożony wrzątek z miętą. Spełniłaś swoje marzenie. Dokładnie tak. Dziękuję, że mogłam z wami porozmawiać. Bo w moim kokonie było nieco ciasnawo, ale jednak całkiem wygodnie. Bo przecież to, co jest znane, jest wygodne. Siedząc w kokonie, nie mogłabym nawet śnić o tym, jak potoczy się moje życie. A wystarczyło tylko spróbować. I sama widzisz. Wystarczy uchylić drzwi złotej klatki.
W tej samej wieży ta sama dziewczyna, lecz nowe życie dzisiaj zaczyna. Już bez lęku, bez strachu do nowych wydarzeń, pragnie wychodzić do świata i marzeń. Jak w klatce ptak zamknięta tkwiła, aż wreszcie odmiana przyszła miła. Tak niewiele było jej trzeba, by ze złotej klatki wzleciała do nieba.